Przedstawić się proszę. Tak, tak. Dzień dobry, panie przewodniczący, pani przewodnicząca, szanowna komisja. Nazywam się Elżbieta Sokołowska. Reprezentuję komitet, połączone komitety protestacyjne z powiatu bialskiego. Chciałam odnieść się jako osoba sprzeciwiająca się tak zmasowanej i koncentracji produkcji do pewnych dwóch spraw, które poruszył pan minister. Przede wszystkim powiedział pan, że jest brany czynnik społeczny. Otóż ja chciałam powiedzieć, jak wygląda branie tego czynnika społecznego pod uwagę. Większość decyzji, gdzie wójtowie wydali negatywną opinię, odmowną, dotyczącą budowy fermy, została uchylona przez SKO lub przez wyższe instancje i czynnik społeczny w prawodawstwie nie jest brany pod uwagę. Niestety takie są doświadczenia. A druga sprawa dotycząca zmiany w procedurze i w planach zagospodarowania przestrzennego. Otóż proszę państwa, my jesteśmy ofiarami braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale nie dlatego, że zawsze nasze samorządy unikały, tylko to są biedne samorządy. A ponieważ w 2025 roku wchodzą nowe przepisy, my do tego czasu będziemy zabudowani kurnikami. My nie zdążymy. Myśmy byli na Komisji Infrastruktury i bardzo prosiliśmy o poprawkę dotyczącą zablokowania wydawania nowych pozwoleń w miejscach, gdzie nie przewidują tego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Niestety ta poprawka nie została przyjęta. Myśmy prosili w ten sposób o ratunek dla nas, dla naszych miejscowości. My co chwila dowiadujemy się, że kolejne lokalizacje zaczynają nas otaczać. Jeszcze chciałam się odnieść do jednej sprawy. Kiedy wydawane są decyzje te rolnośrodowiskowe i dotyczące oddziaływania na środowisko, każda inwestycja jest rozpatrywana oddzielnie. Nie rozpatruje się inwestycji tych wspólnie, a one się okazują być 2, 3, 5 kilometrów od siebie. I każda z tych decyzji jest jakby odrębną. W moim przypadku nie bierze się pod uwagę, że obok mnie z jednej strony jest jedna z największych w Polsce ferm norek. I w żadnym postępowaniu nie pojawia się ta ferma jako oddziaływanie z drugą po drugiej stronie. Także tutaj chciałam zgłosić takie sprawy. Apeluję do państwa o to, żeby te biedne samorządy na wschodzie Polski i te społeczności nie były potraktowane jako obywatele drugiej kategorii. My nie możemy być nawet stroną w sprawie, ponieważ jest nas więcej niż 10, mniej niż 10, już nie pamiętam. W każdym razie my nie możemy sami siebie reprezentować. Nikt nas nie słucha. Także ja jestem w ogóle bardzo wdzięczna, że my możemy dzisiaj cokolwiek powiedzieć i nam nie przerwano. Także bardzo państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto nas...